naszym kanale Wiedźmin Podślęży. Dzisiaj jedziemy do Wirek, kontynuacja naszego filmiku na temat wody. Także jesteśmy bardzo ciekawi. Troszeczkę więcej wzięliśmy baniaczków. Mieliśmy zamówienia od rodziny. Także zamówienia od rodziny. Zobaczyli, jak dobrze działa, więc chcieli też skosztować. Odwiedzamy Wirki, nasz kolejny punkt na trasie. Pogoda dzisiaj nie sprzyja, bo jest pochmurno, pada deszcz i ogólnie jest nieciekawie, ale że mamy wszystko blisko i chcemy korzystać z tego, co jest, więc kierunek Wirki, a potem jeszcze poszukamy drugiego źródełka w Jagodniku, o którym dużo słyszałem, ale fizycznie jeszcze nie byłam, ale że jest w masywie Ślęży, to będzie na naszej liście. No tam zakazali, tak, już zwiedzania i tak dalej, no nie, może tak w jakimś sezonie wpuszczają tam zwiedzających, także możecie się wybrać, dowiedzieć, ponieważ tam zawsze ktoś jest. W każdym razie mamy fajne zdjęcie, pokażemy Wam, super, bo właśnie widzieliśmy żyłę chalcedonu, czyli są tam minerały, kryształy piękne i też szmaragdy, co wcześniej Maciej mi opowiadał. Super. Dołączymy zdjęcia i filmiki z tego, jak tam zwiedzaliśmy z latarkami. My chyba płaciliśmy około 50 zł od osoby, ale świetny sposób na weekend. Wchodzi się w podziemia na kilka godzin. Przy okazji można zobaczyć, jak to wygląda. To, co było wcześniej eksploatowane, dzisiaj już nie ma jakichś dużych wartości. No bo jakby miało, to dalej byłoby eksploatowane, ale pozostaje ta woda. Nawet były pomysły, żeby butelkować tą wodę i tam kilkukrotnie widziałem, że zebrali całą linię produkcyjną do, ale jakoś to nie wystartowało. Kiedyś przez jakiś krótki czas była taka woda, tak zwana ślężanka, no to właśnie z tego miejsca. No, ale to nie tylko woda, ale też jako ciekawostka taka turystyczna. Miejmy nadzieję, że z czasem będzie ich powstawać coraz więcej, a w jakimś niedługim czasie doczekamy się i dobrej wody z tego źródła oraz na stałe możliwości zwiedzania. Mają ciekawą historię, bo wcześniej to była kopalnia, która była wykorzystywana przez nasz Skaleń. Tam był wydobywany magnezet. To taki biały magnez. Postaram się go poszukać na tych hałdach. Możecie zawsze sobie wejść i pozbierać takie rzeczy. Ponoć ten magnez to jest taki właśnie naturalny magnez, który wykorzystujemy w tabletkach magnezowych do odżywiania organizmu. Także jest to taki substytut naturalny, ale oczywiście każdy łatwiej i bezpieczniej sięga po to, co daje apteka, ale warto wiedzieć, że jest coś takiego dostępne i to jest głęboko spod ziemi wykopane, na hałdach zalega. Z tego już nikt nie będzie miał użytku, ale do takiego domowego przeznaczenia jak najbardziej by się nadał. Także pierwotnie to był właśnie wydobywany ten magnezyt. Co jest jeszcze dalej istotne, mamy tutaj skrzyżowanie dwóch wielkich geologicznych złóż. Granit, który ciągnie się, tak jak słyszałem, od Strzelina przez Sobótkę aż do Strzegomia. To jest wielka, ileś tam 10 kilometrów granitowej złóż, który przecina się też z serpentynitem, z którego zbudowana jest Ślęża. Ale co jest istotne, ponieważ na skrzyżowaniu tego magnezu i serpentynitu występują naturalne szmaragdy. One mają trochę inną nazwę, ja tam dorzucę zdjęcia i jakieś konkretne informacje, ale tak mi to mówiono, że mamy kolejny taki bardzo bogaty pod tym kątem złoża, które są pod nami. No i to jest bardzo takie ciekawe i budujące, że żyjemy w takim bogatym miejscu. Dodatkowo jeszcze woda, która naturalnie jest pod ziemią, normalnie zalałaby tą kopalnię, gdyby kopalnia cały czas tej wody nie wypompowywała z podziemi. A więc woda przesiąka, czy zostaje przez ciśnienie przeciśnięta przez ten granit, przez te wszystkie złoża. No i to staje się do najniższych partii kopalni, skąd musi być następnie wypompowana na samą górę, żeby nie zalała dotychczasowych kopalni, instalacji elektrycznych, pomp i całej reszty. Więc mimo, że kopalnia już nie produkuje, cały czas tą wodę wypompowuje. No i ta woda przyciśnięta przez te skały ma swoje naturalne składniki mineralne, które są nam potrzebne. Między innymi ten magnez, który możemy też w postaci kamienia, kryształka sobie pozbierać. No i to tyle z tych ciekawości. Ja nie jestem ani geologiem, ani tutaj hydrologiem, ale po prostu będąc tutaj na miejscu
cały czas gdzieś tam się te tematy ocierają o mnie, bądź osoby, które się tym interesują, zawsze coś ciekawego mi podpowiedzą. Jak się mylę, to oczywiście poprawcie mnie w komentarzach. No i cieszę się, że taką właśnie wodę będziemy dzisiaj zbierać. Daj głos! Sytuacja w wirkach jest taka, że już nie wpuszczają na teren kopalni, którą właśnie latem zwiedzaliśmy i byliśmy w tych podziemiach. Również nie wpuszczają na to, żeby wziąć tą wodę, która jest tam na terenie, ponieważ mają jakieś problemy. Ktoś po prostu życzliwy doniósł i teraz zaczęło się trochę nieciekawie. Jest tam takie źródło, które można wziąć z wodą przed, która zawsze płynie. Ona nie jest tak idealnie wyselekcjonowana jak ta woda, którą mają u siebie na terenie. Również jest dobra, jest ogólnie dostępna i każdy ją może sobie wziąć. Na wjeździe zaraz do Jagodnika po prawej stronie, przy tym takim nieciekawym budynku, jest studnia i tylko tutaj, chodząc dookoła, znaleźliśmy miejsce, z którego wypływa woda. Wygląda to nieciekawie, tak trochę taka pato studnia w pato okolicy, ale przyjechaliśmy, weźmiemy tylko litr wody dla sprawdzenia i testów. No i tak to właśnie wygląda, o, taka studnia i tam dalej to płynie aż do rzeki. Zbadamy tą wodę, mam nadzieję, że nikt nas butelką z okna nie rzuci i pojedziemy dalej. No dobra, mamy tutaj ładnie streczfolią zastreczowaną studnię, zarośniętą glonami rurkę PCV. Szybko płynie, ale no, dobra, powiem szczerze, to... Tak, Akuś, jesteś naszym testerem, czy ta woda się nadaje. No jak pies nie zdech, to będzie dobrze. No, dobra, powiem tak, no, tak to właśnie bywa, że nie ma nauki bez ofiar. Także będziemy testować wodę z patostudni Jagodnik. Ale jak brakuje wody i coś było nie tak, to wiem, że ludzie tutaj przyjeżdżali i to brali. No, pierwszy raz tutaj jestem. Nie wygląda ciekawie, pewnie już nie przyjadę. Chyba że tutaj się okaże, że mamy coś fajnego, a po prostu wygląda kijowo. Wjeżdżamy spod Jagodnika. Mimo że co niektórych tutaj suszyło, to nikt nie chce pić wody z Jagodnika. Tak trochę taki Jagodnik Bangladesz, warunki polowe, bardzo polowe. Oj, musi być naprawdę jakaś tutaj susza poważna albo jakieś problemy, żeby tutaj po tą wodę przyjeżdżać. No ale Świdnica ma bliżej, Jagodnik jest trochę dalej. Tak naprawdę Suli Srowiczki mamy pod ręką, Wiry Wirki, no ze znakiem zapytania przez te sytuacje, co teraz miały miejsce, ale wodę wzięliśmy. Ta, którą mogliśmy wziąć, no i Młynica nam zostaje. No to mamy trzy źródła, także Jagodnik też był taki ostatniej liście jako czwarty. Nie wygląda to tak, jak wygląda. Sami ocencie. My się ubawiliśmy i uśmialiśmy przy tym. No. Ale psu smakowało. Także. Tak, pies się wykąpał, napił. Aki mówi, że woda w porządku. Perfect.